Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie. Niektórzy może wiedzą, tydzień temu odbyła się premiera mojego kolejnego kursu online Schudnij na Keto. Powiem Wam szczerze, że się naprawdę nie spodziewałam aż tak pozytywnego odbioru. Już teraz dostaję od Was masę wiadomości, że kurs się podoba, że jesteście zadowoleni. Natomiast jest pewnie część osób, która się wciąż zastanawia, czy ten kurs jest dla nich, a nawet jeżeli nie macie w planach kupienia kursu, to nie będę Was jakoś specjalnie przekonywać, jeżeli tego nie chcecie, ale z dzisiejszego odcinka również takie osoby skorzystają, dlatego że dzisiaj przedstawię Wam przykładowy jadłospis właśnie na ketoredukcję i będą to dokładnie przepisy z mojego najnowszego kursu Schudnij na Keto. Także zapraszam. Problemem wielu osób na keto jest to, że nie mogą schudnąć mimo przejścia ketoadaptacji. I tak naprawdę niewiele się o tym mówi, ale żywienie pod kątem redukcji, szczególnie u tych osób, które już były na wcześniej na wielu różnych dietach i od lat mają problem ze zgubieniem zbędnych kilogramów, ono powinno być na ketoredukcji inne, nie takie samo jak na ketoadaptacji. I właśnie dlatego stworzyłam kurs Schudnij na Keto, bo okazuje się, że nie każdy na samej ketoadaptacji tak fantastycznie chudnie, jak po prostu krążą tutaj różne opinie i informacje w sieci. Produkty są inne, składniki są inne, również makroskładniki są inne. I tutaj jeżeli chodzi o samo makro, które oczywiście też w kursie indywidualnie mówię, jak dopasować do siebie, ale takie ogólne makro, które można powiedzieć, że tak jak mamy taki standard ketoadaptacji, to jest też taki standard ketoredukcji, to jest około 30% białek albo po prostu białka powyżej 100 gramów na dzień, 70% tłuszczów i około 10% węglowodanów. No chyba, że ktoś ma problem wciąż z cukrzycą, insulinoopornością, to wtedy być może tych węglowodanów powinno być mniej, a z kolei osoby bardzo intensywnie trenujące tę ilość węglowodanów zmniejszają. Natomiast ja Wam przedstawię taki jadłospis, który właśnie można zastosować z kursu, który u większości osób się sprawdzi. W tym jadłospisie nie będzie nabiału i w ogóle w całym moim właśnie kursie i w tych ponad 40 przepisach, które są do dyspozycji, nie ma nabiału, ponieważ jest to bardzo często coś, co hamuje naszą redukcję i wiem to jakby z doświadczenia, jest to potwierdzone różnymi badaniami, też pod kątem hormonalnym, dlatego tego nie ma. Natomiast jak coś chce sobie wdrożyć ten nabiał, no to oczywiście nie widzę przeszkód, jeżeli macie pewność, że Wam to służy. Ale ja Wam zaproponuję dzisiaj tak naprawdę dwa posiłki plus przekąskę, a może nawet nie przekąskę, a bardziej kawę. Już mówię, o co chodzi. Czas, w którym jemy posiłki i ich ilość też jest bardzo ważna. O tym też jest osobny, szczegółowy film w kursie. Natomiast posiłki są tak skomponowane, że każdy z nich to jest 500 kilokalorii, żeby po prostu to było łatwe do dopasowania do siebie i do swojej kaloryczności, bo tak naprawdę możecie podwajać tą ilość, możecie też dodawać dodatki po 100 kalorii, które są w kursie, albo właśnie wypić sobie tą taką kawę proteinową, o której Wam zaraz powiem. Ale zacznijmy sobie od śniadania, które dzisiaj mam Wam do zaproponowania i które przygotujemy. Będzie to szakszuka, w której skład wchodzi 80 g dyni, troszkę cebuli, około 20 g, jeden ząbek czosnku, łyżeczka oleju MCT, dwa plasterki jakiejś dobrej jakości wędliny, pół puszki pomidorów, trzy jajka, szczypiorek oraz nasiona konopi. Jest to w miarę szybki przepis, chociaż rzeczywiście tutaj już tych składników no nie mamy 5, tylko jest ich trochę więcej, ale zobaczcie, że to też jest kwestia jakby dodania smaku, bo jak ktoś nie chce zjeść czosnku, czy nie chce sobie dodać do tego cebuli, to jakby to nie wpłynie tak naprawdę na ilość tych makroskładników w dużej mierze. Czyli jeżeli na przykład chcemy wędlinę zastąpić jakąś rybą, no to też jest jakby dowolność. Oczywiście jeżeli chcecie na śniadanie zjeść 1000 kilokalorii, to też nie widzę przeszkód, żeby ten przepis podwoić. Ale my tutaj mamy dzisiaj 500 kilokalorii na śniadanie.
Na dole też zawsze jest adnotacja dotycząca błonnika pokarmowego, bo błonnik jest bardzo ważny przy redukcji i tak naprawdę jeżeli zadbamy o jego prawidłową podaż, to będzie to sprzyjać odchudzaniu. Dlatego tutaj też jest błonnik, bo każdy z tych przepisów ma inną ilość błonnika, więc warto sobie po prostu w ciągu dnia takie dopasować, żeby tego błonnika była wystarczająco, żeby tego błonnika było wystarczająco dużo. Tutaj akurat mamy 5 gramów, więc no nie jest to jakoś bardzo dużo, ale też nie mało. Zobaczcie, że wcale nie mamy tutaj tak dużo tłuszczów, bo na redukcji nie chodzi o to, żeby wszystkie posiłki pływały w tym tłuszczu. Mamy tutaj olej MCT, właśnie razem z którym dusimy dynię i cebulkę i czosnek. I to jest właśnie ważne, że olej MCT jest jednym z tych tłuszczów, które warto na redukcji stosować. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kolejna rzecz, którą Wam proponuję, to 300 kilokalorii z proteinowej kawy z MCT. Czyli zobaczmy, znowu MCT, dodatek MCT sprzyja redukcji i to nim możemy właśnie doładowywać te tłuszcze do tej odpowiedniej ilości. I właśnie dodatek, czy to odżywki białkowej, tu mamy odżywkę i kolagen, ponieważ to dobrej jakości białko jest ważne i jeżeli też nie chcemy jeść jakiejś ogromnej ilości mięsa, no to właśnie, czy ryb, no to właśnie warto sobie to białko uzupełniać, na przykład pijąc taką proteinową kawę, poza tym ona też jest smaczna i tak naprawdę po części sycąca, więc można pomiędzy śniadaniem a tą obiadokolacją, jeżeli tutaj decydujemy się tylko na dwa posiłki, to dołożyć sobie takie 300 kilokalorii i tym sposobem, zobaczcie, mamy już 500 kilokalorii ze śniadania plus te 300 kilokalorii z kawy, czyli mamy 800 kilokalorii i ostatni posiłek, który mam Wam tutaj do zaproponowania, to jest 1000 kilokalorii, czyli dwie porcje i akurat wybrałam dla Was sałatkę z mango i z krewetek. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi takich smaków, które ja akurat osobiście uwielbiam, to mamy w jadłospisie też bardzo dużo innych, bardziej może takich pod tradycyjne polskie, podbiegających potraw i zaraz Wam zresztą pokażę, jakie jeszcze rzeczy mamy, ale przejdźmy sobie teraz do tej sałatki, w której mamy już 7 gram błonnika pokarmowego, więc zobaczcie, razy 2 to już mamy 14 gramów błonnika. Natomiast dlaczego ta sałatka? Bo jest szybka, możecie tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość tutaj rukoli czy zieleniny, to można spokojnie zwiększyć nawet razy 2, bo to nie wpłynie jakby znowu, jakby objętościowo nam zwiększy posiłek, ale nie wpłynie jakoś na makroskładniki. Natomiast właśnie jest też to mango. Ono nie jest w dużej ilości, ale naprawdę jeżeli lubicie, dodaje fajnego smaku i to właśnie pokazuje, że zarówno w ogóle na keto, jak i na keto redukcji jest miejsce na to, żeby były jakby produkty takie stricte nie, może nie ketogeniczne, bo to wszystko zależy od ilości, od naszej adaptacji i tutaj spokojnie się to mieści. I mamy właśnie w tej sałatce krewetki, czosnek, masło klarowane, mango, rukole, awokado, olej MCT i sok z limonki, czyli znowu nie ma jakiejś masy tłuszczów. Jeżeli chodzi o masło klarowane, to ogólnie właśnie tych tłuszczów nasyconych ja w dużej ilości nie polecam na redukcji. Tutaj akurat jest masło, bo ono fajnie się komponuje z krewetkami i ja uważam, że ten maślany posmak jest bardzo ważny, więc tego też nie jest duża ilość. It sound right, boy. Thank you.
Także jak widzicie, te posiłki są w miarę proste. Mamy tutaj naprawdę dość dużą ich ilość, bo jest ponad 40 przepisów i możecie sobie to tak naprawdę dowolnie modyfikować i dobierać w ciągu dnia. Są takie propozycje bardziej śniadaniowe z jajkami, czy to z mięsem, czy z rybami. Jest też przepis na chleb. Chleb błonnikowy, czyli właśnie on nam dodaje ten fajny dodatek błonnika, który też pod redukcję jest bardzo ważny. I jeżeli chodzi o takie szybkie rzeczy, to na przykład mamy migdałową miskę śniadaniową, gdzie jeżeli mamy odpowiednie składniki, to bardzo szybko, nawet tak w takim słodkim smaku, możemy sobie przygotować te śniadania. Są też koktajle, które możecie sobie spokojnie takie właśnie 500 kilokalorii około treningowo stosować. Obiady, dania bardziej takie obiadowe, kolacyjne, zarówno z mięsem, jak i z rybami, tylko tutaj też pamiętamy właśnie o tym, żeby to było odpowiednie mięso. Raczej nie idziemy w stronę tłustych mięs na redukcji, tylko bardziej może to być chude mięso, mniej tłuszczów nasyconych. Ryba to już tak naprawdę dowolnie, bo zarówno chuda, jak i tłusta tutaj się wpasuje i w zależności od tego dopasowujemy sobie pozostałe proporcje i również proporcje tłuszczu, bo to jest dość ważne na redukcji. A jak nawet nie chcecie tego wszystkiego tak dokładnie liczyć, to w kursie jest jeden film poświęcony temu, w jaki sposób przygotowywać sobie posiłki na ketoredukcji bez liczenia makro, bez ważenia. Jest taka moja zasada talerza, także tam to wszystko macie opisane. Jest też do tego dodatkowy PDF. Ale mam nadzieję, że nawet jeżeli nie jesteście zainteresowani kursem, a właśnie stosujecie takie zalecenia związane z redukcją, to ten jadłospis Wam pomoże po prostu w skutecznym odchudzaniu na keto, tak żeby zrobić to zdrowo, w sposób zbilansowany, skutecznie, no i najlepiej by było na zawsze, bo rzeczywiście, jeżeli dobrze to wszystko przeprowadzimy, to ten efekt jojo nie powinien nastąpić i to też jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę, bo to nie chodzi o to w życiu, żeby po prostu cały czas się odchudzać i być na jakichś dietach redukcyjnych, tylko zróbmy to z głową, zróbmy to dobrze, skutecznie, a potem po prostu już cieszmy się tym, jedzmy intuicyjnie i nie przykładajmy aż takiej wagi do tego, że tam jednego dnia zjemy trochę więcej, a drugiego trochę mniej, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, jeżeli nasz organizm jest w równowadze, jest odżywiony i po prostu jesteśmy zdrowi i dbamy o siebie na co dzień. Moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam naprawdę za to mega ciepłe przyjęcie kursu. Jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to oczywiście cały czas w opisie filmu znajdziecie linki do kursu i tam możecie zobaczyć, jakby jak wygląda zarówno Schudnij na Keto, jak i też poprzedni kurs Keto Start, czyli wprowadzenie do ketozy, ketoadaptacja. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!